zadanie, to musimy wszyscy zrobić. Ok? To ja włączam na te. Co ty? Nie widzisz, że sadzą dęby? A wiesz, brak, ile tam będzie kiedyś żołędzi? Kiedyś, kiedyś. O! Słuchajcie, od zeróweczki do klasy szóstej. Witam Was serdecznie w leśnej stołówce. Leśna stołówka nazywa się paśnik. Powtórzycie to słowo? Paśnik. A dlaczego paśnik? Bo się zwierzęta tu pasą. Super, wyprzedziłaś go, udało Ci się. Bardzo dobrze. Bo się zwierzęta tu pasą. Kiedy one tu przyjdą się najeść? W zimę. Dobrze, w zimę. A dlaczego w zimę? Bo ja lubię. Proszę. Ja też lubię drzewo. Już pięknie, odejdziemy. A teraz chcę, żebyśmy jak mierzą. Ale proszę. Tylko szósta. A kto mi powie? Aha. Łapać się za rękę. Nie, nie, nie. Czy ktoś w tym drzewie widzi dziupkę? Dajcie łapkę. Ja, o, no pewnie. Ja wiem, ty zobaczysz. A jakie zwierzę z tej dziupki? I to drzewo, proszę Cię, czarne, to drzewo obumiera. Dlaczego umiera? Bo w drzewie wszystko działa jak dwie windy. Igły produkują jedzenie dla korzeni, a korzenie produkują jedzenie dla igły. Jeżeli korniki szczypną, tak jakby tą trawkę tych win, to drzewo umiera. Po pierwsze, od razu odpadną mu igły. Zobaczcie, świerkom nigdy na ziemię nie spadają igły, a temu drzewu odpadną igły. Tu macie przykład, co się dzieje pod korą i jak dzięcioł dziobie dziobem. Kora jest obstukana. Widzicie, jakie to są wgryzienia korników? Widzicie? To jest dla zerówki. Tamte plasty popatrzą na to drzewo. Tu możecie odłupać korę. Świerk będzie próbował się wyleczyć. Ale wie, tak, że tak jak z
milionów razy. Ale tu są dziurki, zobaczcie ile dziurek. Chcecie się kaczupami? Nie. Sikorka jest wszystkożerna? Czy możemy ptaki dokarmiać słomą? To mój tak. Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy wszyscy korzystamy z drewna? Tak. Czy w lasach można wycinać drzewo w takim razie? Tak. Tak, trzeba wycinać drzewo w lasach, żeby mieć dużo drewna. A w rezerwatach chronimy przyrodę, tak? A lasy są jak ogródki, z których czerpiemy marchewki, pietruszki, to z lasu czerpiemy drewno. Dobrze, w takim razie ode mnie niespodzianki. Pani poproszę, tu jest dla zeróweczki i dla klasy pierwszej. To pani wam już rozdaje. Zeróweczka, klasa pierwsza. Teraz dziewczyny z szóstej klasy, to są dziewczyny same? Nie, nie, są chłopaki. A, no to pomieszamy. To dziewczyny poproszę. Ile tych dziewczyn jest? To jest dziewczyny z czwartej klasy, poproszę. Może schować się. Testować się. Każdy, jeden, dwa, trzy, cztery.